Trzymajesz, ja jestem perpetuum game, czyli tam was na moim gospodarstwie. Gdzie będziemy kosić sobie żyto. Mamy żyto, do skoszenia. I kawałeczek, więc zobaczymy jak to sypnie, zatem zobaczył czemu mam duże pieniądze na koncie, bo zaraz mu powiem. Dodam kieszonkę, to jest po jedno. Kieszonkę, która była tutaj. Sprzedałem, bo się przyjechał, mówi, że brakuje, właśnie przyjechał, dał mi za to 50 tysięcy. To było 130 tysięcy litrów. 130 ton, powiedzieć. Ktoś tam pieniądze, to było 390 zł za tonę. Więc no, zakupiłem tam 50 tysięcy. Tam jeszcze kocypałem w tamtej ryzmy. No i zarobiłem 30, miałem ogólnie 31 tysięcy na koncie. Po sprzedaży pszenicy, która miałem na pewnym zestawie, czyli miałem 13 120, mam pewne zestawy, no i że pak strzelałem, który był tutaj w tym garażiku. No i do tego taka ładna słupka mi się traciła. Więc dzisiaj, jeszcze na samym początku, wchodzimy w bank. Mamy bank, proszę Państwa, i tutaj mamy spłatę kredytu. Spłacamy kredyt, który mamy zaciągnięte, kredyty. No i tam ściągnij kredyt. No przepraszam, nie to, tylko chciałem to wziąć spłacić. Tak samo. Niektóre już będzie spłacone. No i przede wszystkim kredyt z gospodarstwa. Kredyt z gospodarstwa, który mam jeszcze 5 miesięcy. Wiem, że jestem pewny, że swoje pieniądze rodzinie, więc ale wiecie, to już mamy gadany pędzle z rodziną. W jakiej zasadzie mam powinien oddać, więc no, jestem jeszcze 50 tysięcy, więc nie ma tragedii, więc tutaj już mam to na plusie. Wiadomo, rodzinie muszę dać 30 tysięcy, więc nie ma jeszcze tak źle. Patrząc, no, mam jeszcze 53 tysiące na koncie, więc tu mam wypadę. Ta kieszonka uratowała mnie strasznie. W tym momencie. No myślę też, że dobre zarobki będę miał teraz z soi i będę miał zarobek fajny z kukurydzy na ziarno. Zobaczymy, mam taką nadzieję, bo tylko te uprawy mi zostają. O, przepraszam, jeszcze owiec. Czy owiec mi zostaje, którym też jest niemalym kawałkiem. I zobaczymy jak to będzie. Ogólnie też będzie skoma sprzedawana, bo gość przyjechał. Nie raczej te sobie wynosić, co mam ustawioną. Ewentualnie to z tego żyta będę ustawiał. Reszta będzie szła na sprzedaż. Ponieważ nie potrzebuję tyle tej słomy. Mam nadmiar słomy. Wolę ją spożytkować. Patrząc na co na nie, fajnie by wybrać obornik. Ale tego obornika i tak mam swojego tyle, że mi starczy. Więc na kolaku, no bo będę sprzedawał tą słomę właśnie. No i powinno być git. Coś powinniśmy co zrobić. Tej pszenicy właśnie, którą my kosiliśmy w trzecim odcinku, tam dwa odcinki temu. Będziemy sobie ją spasować i będziemy już sprzedawał. Tak po prostu, żeby wychodzić troszeczkę na plus. Z tym wszystkim, bo chcę to spłacić. Wszystko, no ale przede wszystkim spłaciłem wtedy główny, który był obciągnięty od samego początku, czyli kredyt na gospodarstwo, które właśnie w tym teraz jesteśmy. Naprawdę jestem teraz szczęśliwy. Szczęśliwy pod tym względem, że płaciłem kredyt, który od samego początku mi tutaj ciąży, można powiedzieć. Więc tutaj mam na plus. A co jeszcze? Dzisiaj będę planował zakup pola. Więc mam tu pole tutaj obok właśnie do kupna. Trafiła się okazja, mam powiedzieć, i ja właśnie będę kupywał, tylko tam troszeczkę w późniejszym czasie, w sensie w dzisiejszym odcinku, ale sobie będziemy spływać zboże czy coś innego. Fajnie, chciałem po prostu jakoś tutaj w łódku jakoś działać z tym wszystkim.
więc Julio się bardzo z tego powodu najbardziej cieszy, że już powoli powolutkimi małymi kroczkami wychodzimy tutaj na plus, pod względem, że jednak już kredyty nam schodzą. No jednak spłaciliśmy ile? 14, 7, może 27. No co, spłaciliśmy 30, 20, 7 tysięcy, może z hakiem, może bez kredytu. Więc no tutaj już jest plus. Takie, że te konto już mam jeszcze ogarnięte, więc jestem zadowolony. Kredyt zwolnienia, ogólnie kredyt inwestora mam już spłacony. Teraz tylko mam kredyty związane tylko z inwestowaniem, które właśnie miałem, zaczynając pierwszy kredyt wzięty bodajże na kuźwa, na ciągnik, później na tą obłę, na ten obiekt, który tam za nami teraz jest. Więc powoli wyprostowujemy się z tych kredytów. Po prostu już te kredyty też nam zniknęły jak najprędzej. Też jakoś to fajnie nam to szło. Z tyłu już mam taki plusik, ale taki, że już powolutku kredyty mi schodzą, tak? Wiadomo, to zaciągnąłem duży kredyt. No ale tu się nie mam co bać, bo też myślę, że te 7 tysięcy, które tam robił tej łąki, to też myślę, że powinien jeszcze częściowo też sprzedawać. Bo jeśli słuchacie, no jeśli mogę zarobić, czy tak potrzebuję, będzie ksionki, czy szkółkredy, czy ksiona ksionki, no to trzeba z tego nie skorzystać, nawet siana, tak. Też dostałem propozycję właśnie kupna siana, przepraszam, siana. Bo się chcę właśnie kupić ode mnie kostki siana. No a tam mam cały stóp, 250 sztuk kostek. Tutaj też się staram, czy tego właśnie nie sprzedać i spieniężnić to wszystko. Więc chyba też tak właśnie zrobię. To raczej spieniężę sobie. I powinno być git. Wiem, troszeczkę lipa, bo nie wiadomo jak będzie dużo mi szło patrzeć teraz po tej postawieniu tego obiektu właśnie w tej obory właśnie. Ale jestem do myśli, że jednak powinno mi to palić. No, teraz jednak będzie 5 kruch jałówek, przepraszam, będzie dojnych. Myślę, że też będzie w miarę fajnie wyglądało. I się po prostu będzie to spłacało. Teraz też mam wygrywane naga wapna. Tutaj nie wymaga wapna, czy też wymaga wapna? Ten będzie wymagał, zajebiście. Ale na czym zajebiście? Bo teraz będę właśnie chciał kupić wapno. Kupić wapno, a nie wiem, czemu to na więzienie mam. Nie wiem, dziwne. Wygrywanie na więzienie daje. A, przepraszam, duży wagon. A więc co? Tutaj sobie weźmiemy. Przygotujemy sobie tutaj też pole, bo tu będzie teraz łączone pole. I teraz łączone pole i ja bym sobie chciał teraz to ogarnąć pod zasiew. Właśnie jest pod zasiew soi. Czyli mógłby trochę więcej kasy zarobić z tego celu. Bo jednak o to mi chodzi. Będą już tak, mogę sobie zaraz będą przyczepę, bo powiem, że już na 100% to nie wejdzie na jedną przyczepę. Więc tutaj też ma takie dik. W sumie ja się cieszę, że to miałe cenie jest. Więc tutaj powinienem jakoś tam mniej więcej dobrze z tym zarobić, tak. A finalnie wyjdzie, zobaczymy. No i to co było, jest fajnie, wychodzi cenowo i tak dalej. Pioski nasz powoli się zaczynają wstrzymać, co mnie bardzo zadowala. Dzięki za uwagę. Dobra, lecimy dalej naokoło. No jest trochę tego zboża. A tak, teraz następny odcinek będą pewnie sianokosy. Znowu. Mam taką nadzieję. Ewentualnie pasowanie tej wspomnianej słomy.
która będzie na sprzedaż i powinno być ten elegant, który później ambitny plan tutaj rzucić w okno na całości. Czyli tak, no to się wiąże z zakupem pewnie pary łódek ogólnie, po prostu na zapas. Być trzeba 3, 4, 5 łódek nawet. To też koszt będzie, ale też mam wynajem pieniądz, który mogę sobie tak skorzystkować, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Olek, który dzisiaj kupimy, właśnie zaraz pójdziemy, dojedziemy sobie do brzega. Będę chciał tam przeznaczyć na prawdopodobnie rzepak, więc takie dwa pola rzepaku będziemy mieli, jeden duży, dwa hektarowe. Tam hektar 90 z hakiem, no nie wiem dokładnie jest. Tam da się to przeznaczyć, rzepak i tu. No bo tak, zboża, aż za dużo to potrzebuje. Chcę troszeczkę do tego zboża wyjść, bo jeszcze... Znaczy, zboże też mi jest potrzebne, tak? Ale chcę też te, jak tak powiem, różnorodności. Rzepak fajnie w tym roku mi oddał. Nie powiem, ponad 8 ton z tamtego kawałka właśnie. To jest wybrawane. Więc tutaj, no dobra, to jest tam, nie mogę powiedzieć, to jest 8 ton, ale całą szczepę jednak mi oddał, więc ja się bardzo z tego cieszę, tak fajnie poszło, chyba. I dlatego chcę to inwestować i jeszcze kupić tutaj te pole i zasiać tutaj wspomniany rzepak, więc tak. Mamy teraz tylko ogólnie kredytu 450, 40 tysięcy, 640 tysięcy plus 130, 500, 70, mówię czas. Tylko widzicie, na obawę, jak wziąłem kredyt, 450 tysięcy, to ja wziąłem sobie na 44 miesiące. Tak, 44 miesiące. Więc nie 164 miesiące. Tak wygląda, bo już późno. Więc tak, to jest pole 150 km numer działki za koszt 37 900 na 37 tysięcy. Hektar 0,63 hektara. Nogę działki, no ale jednak chce się trochę rozwijać. Na razie nie chcę też zbytnio latać, nie wiadomo gdzie, jak daleko z tymi maszynami. Więc na razie to mogę to bliżej kupuję. Więc no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Także to tak pójdzie się tak, że i cały nasz sprzedaż miałaby inaczej. Więc tutaj zobaczymy, ile z tego rzepaku z tego, że to zrobimy, ale myślę też około w sumie te 12 14 tysięcy będziemy raczej chyba zrobić. Nie wiem, nie chcę zgadywać. 14. No około tych 30 tysięcy będziemy tak mieć. O. Jakieś 27, 8 tysięcy, coś mi raczej zrobić. Mam nadzieję, że będzie dużo więcej, tak? No ale to pewnie ode mnie zależy, jak to będzie planować i jak to będzie wyglądać, tak? A więc tutaj... na pogoda będzie sprzyjająca, to będzie jeszcze lepiej. I to mógł tutaj w gospodarstwie. No i gospodarstwo fajnie tutaj wygląda wszystko. No patrzcie, no tak, tutaj siana idę. Belek, palp, belki siana idą przeznaczone są z małych jał byczków, które właśnie tutaj stoją. No szczerze, no dość dużo tego wygląda, bo mam tak 60 sztuk byków ogólnie. 28 to jest 88 plus 25, mam ponad 100 sztuk. To było chyba około 110 sztuk, jak się nie mylę. Powiem szczerze, jest naprawdę sporo tego bydła, ale w sumie dobrze, tak? Maszynowo jakoś dużo tego, na razie wiecie, maszynowo jakoś dużo nie idzie mocno pod tym względem. Bo co, teraz jeszcze w koczulka tak nowszym naszym nabytkiem, tak to na razie mamy, jeszcze tak patrząc, mamy dwa ciągniki z napędem. Praktycznie sezon po sezonie, tak? Nawet nie wiem, czy usług nie był w tym samym sezonie kupowany, co właśnie wspomniany case. Więc no to też ogólnie... też ogólnie patrząc, no to jest naprawdę... fajnie to idzie. Aby lepiej to było.
Tak, już jest za pieniędzy. Jeszcze na pewno łapną, pójdzie gdzieś łódka. Jezu, teraz wam, żeby nie zabrać. 180, 200 zł powiedzmy za akumulowanie tona ładka. Myślę, że 20 ton. No to będzie 40 tysięcy złotych, tak? Myślicie? Czy źle liczę? Dobrze liczę. Nie. Źle liczę. 10 ton. To będzie, już wam mówię, 2000 zł. 2000 zł będzie. Więc myślę, takie 2-3 łódki. 10-tonowe. Czy łódki. I ta nadal wychodzi. Łódka powiedzmy 25. To mamy 4500, 5000 za łódkę. Za wapno. Więc myślę, że nie byłoby tak, tak aż mocno straszne pod tym względem. Więc. No tak, gdzie nie będzie. Mówię, lepiej kupić, a później. Jaka robi lekkiego. Więc. Lepiej to wyłapywać. Ja sobie to już jeszcze. Raz, zgubiłem. Wiecie. Po tak wyrywałeś. No po prostu chciałem to trochę użyć, bo po tym, że pakuję, nie wiem, jak to by było. A więc tak, no teraz wyrywałem, jeszcze raz wyrywałem. Zasieję sobie bez tego, bez żadnej, wiecie, od dopłaty, można powiedzieć, poplon. I dam rzodkę poleistą, bądź coś innego, zobaczymy. Proszę, bo tak się młody klać cieszy drzew, bo mam 23. Wczoraj nagrywałem. Dzisiaj to było tylko północ. Po północy była, co skończyłem nagrywać w poprzednim odcinku, więc wiecie już. Męczenie swoje robi. Też nie było czasu. Od czasu się to było ciekawa klacz ciekawa. Znaczy, że ciekawe, kiedy będę wynagać, ale wiadomo. Nie ma tego, żeby sobie na nowe nie wyszło. I to dzisiaj jest niedzielka, więc ogólnie życzę wam miłej niedzielki. I myślę, że sobie parę odpust, przyjadę do odpustu, jeszcze sobie może odpocznę. Jeszcze jakąś możliwość taką i powinno być i jeszcze w poniedziałek oczywiście święto kościelne, są zielone świątki, więc trzeba taki dzień święcić. Tak jakaś możliwość, bo w pewnym sensie jest, więc będzie jak mam wolny. A wiadomo, jest wiąże to się, że nie będę nic robił. Tylko raczej będę jeździł sprawy urzędowe łatwił. Tak to sobie odpocznie, no teoretycznie odpocznie, ale to by nie jest to tak, jakby człowiek chciał. Może pod tym względem mam troszeczkę te 4 dni troszeczkę mi daje w kość. Zresztą nie dało mi w kość, ale ogólnie jest ma już jest, czy powiedzmy, nie do końca okryta, bo jest przykryta chłonią. Tam sypana trochę płatami, trochę bajerami, konami, ale obsypnikiem jeszcze nie jest obsypana, bo nie mam obsypnika, potem pożyczę dopiero. Obsypnika, no bo dwa dni, gdyby nawet trzy, mnie nie zbawi, raczej aż nic się raczej nie powinno stać. W tej pyźmie. Masz kiedyś, przepraszam, ten okres też dwa dni później posypywałem obsypnikiem i leżała elegancko, więc myślę, że i teraz też nie będzie jakiejś tam tragedii, troszeczkę tam można powiedzieć no. Troszeczkę lepiej może odparuje ta woda z tej trawy jeszcze mimo wszystko. No bo jednak wiecie, temperatura, folia, trochę tam uleci gdzieś tam bukami wyleci, bo nie jest do końca tak zamknięta. Jest taki, można powiedzieć, wylot zrobiony z jednej strony. Więc tam nie powinno się tam nic dziać. Jakieś się powinna z jakiejś zmiany możliwość, która też będzie się pobrana. Tam będzie raczej bym tego, żeby wybuch. Maksymalnie 3 tygodnie będzie brana. Kieszonki, no po prostu nie ma co brać.
kopywać nie ma sensu. Ale powiem szczerze, jestem zadowolony w tym roku z tej kieszonki, że naprawdę tak fajnie ona oddała mimo wszystko. Same przeciwności losu, które są, wiadomo, wynikające z pogody, to... wynikające z pogody, bo oczywiście Bagdeszu, to też daje swoje. Ale patrząc racjonalnie, no to myślę, że będzie to jakoś tam w miarę dobrze. Ja bym się wsiadał tylko deszczu. Nie mówię, że jakieś tam ulewy, coś w tym stylu. Ale przydałby się jakiś deszcz, z tego względu, żebyśmy i tak inny człowiek by lepiej chodził. Co taka przygląda jest. A po drugie, żyto. Jechałem się na żyto. Szczerze, w moim stanie by nam, jeśli w ciągu 2 tygodni nie popada, tak miarę możliwie, czyli nie jakoś tam burza, ale coś na pewno nie lekkiego, no to nie będzie sensu w ogóle wzywać kombajnu, tylko trzeba będzie wziąć i ogarniać to wszystko. Proszę Państwa, osia to boli, będzie sensu. Wiecie, tutaj nie muszę akurat podjeżdżać kombajnem pod pod, proszę Państwa, pod kombajn, mam elegancko, więc chyba kończę, jak chcę to, żeby on to zrenderować i byście to, żebym to mógł sobie to wysłuchać spokojnie, więc dzisiejszy odcinek to było tyle, jeśli taki odcinek wam się spodobał, chcecie, jak to będę jeszcze nie zamieniać, że z jednego odcinka, na razie, cześć.